Hej, z tej strony Eleven, a to... Czemu ja się w ogóle witam? Po co ja się w ogóle witam? Przecież wszyscy wiedzą, kto jest za kanał. Wszyscy widzą, kurwa, kto wrzuca film. Wiedzą, kogo subskrybują, więc po co... Hej! Dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Eleven Clicker. Gra została stworzona przez RKS-a, którego pewnie powinniście kojarzyć z dwóch fangame'ów, które zrobiły na kanale, które były dość popularne. Miał chłopak trochę więcej wolnego czasu i zamiast go spędzić na odpoczynku, na swoich własnych sprawach, stwierdził, że zrobi grę o mojej tematyce 24 godziny. Why? Także to jest ta gra, Eleven Clicker. Mam już zapis, ponieważ przez kilka ostatnich dni sobie sporo poklikałem w wolnym czasie. Zresztą ludzie na Discordzie pewnie słyszeli wiele razy. Więc mam już zapis i troszeczkę więcej uzbierałem, żebyśmy mogli lepiej ruszyć. Ach, ta satysfakcjonująca liczba. Tak, żeby teraz sobie 15 tysięcy mamy uklikane. Clicker jak clicker, bardzo prosta gra. Mamy tutaj zapis i mamy dodatki, mamy muzykę, inne utwory, które mogą nam grać w tyle. Teraz słyszycie mój remix Song of Storm z Zeldy. Tutaj mamy galerię fanartów, które zostały podesłane RKS-owi, żeby wrzucił do gry. Oczywiście też o mojej tematyce. Niektóre z artów zostały zrobione szczególnie dla tej gry, więc jestem tego ciekaw. Tutaj są mini gry, które możemy odblokować, które możemy sobie pograć i dzięki którym też możemy uzyskać więcej naszych monet. Więc uzbierałem sobie tego trochę, ponieważ tutaj są ceny jak 7 tysięcy, tutaj już praktycznie na grach samych schodzi 10 tysięcy, a chciałbym gry wszystkie obczaić. Minimum muzyki i trochę fanartów. Zobaczymy, ile nam się uda tego uzbierać. Tak, oczywiście już mam standard, już wiem jak klikać, już mam cały schemat wyrobiony. To jest ta dziwna zależność, że koniecznie muszę dobić do równej liczby. I równą liczbą nie będzie dla mnie liczba parzysta, nie będzie dla mnie 15300 albo 400, tylko 15500. Muszę do tego dotrwać, to już mnie palce bolą. Come on. Na początku to jest bardzo łatwe tak sobie rytmicznie stukać w ten klawisz myszki, ale im dłużej się stuka, tym jest ciężej. Zapiszmy sobie profilaktycznie i obczajmy pierwszą minigrę. Flappy TARDIS. Okej, niech będzie. Pomóż Elevenowi i Serkowi w sterowaniu TARDIS. Klikaj, aby skierować TARDIS w górę. Unikaj meteorytów, zbierz jak najwięcej elekoinów. Kliknij tę chmurkę, aby zacząć. Więc to jest typowo Flappy TARDIS, tak jak Flappy Bird, tylko że dotycząca TARDIS. Czemu? Czemu akurat TARDIS? No bo lubię Doktora Who i no, trolle w TARDIS. Pewnie wielu z was dalej tego pseudo serialu, co seriuszem robimy, nie kojarzy. Parodia Doktora Who. Studiów mnie wygrabasz. Tutaj można przelatywać górą, popełniłem błąd. A może i nie? Okej, jednak to jest kwestia praktyki i można to wszystko przejść. Chwilę sobie w to pograłem przedtem. A, no i zrąbałem. Ale podobno tą minigierkę da się przejść. Podobno ją się da przejść, więc spróbujmy ją przejść. RKS pisał, że to jest dość proste. Tylko trzeba schemat zapamiętać. To się nie zmienia, to nie jest losowo generowane, to jest cały czas ta sama mapa. No i oczywiście zleciałem w dół i trafiłem w cokolwiek to jest. Meteoryt? Meteoryt chyba. Okej. For fuck's sake! Udało się. Nie za blisko. Oh shit, miałem zlecieć na dół, prawda? Miałem zlecieć na dół. Miałem zlecieć na dół i z powrotem do góry. Teraz na dół. Nie tak wysoko. Spokojnie. No nie, no czemu kliknąłem dwa razy? Czemu? Dla myszko, why? Ło, przypadkowo... Przypadkowo odblokowałem inną grę. No ale dobrze, stać mnie. To jest kwestia tego, ile razy się kliknie. Kwestia totalnego przypadku. Nie za wysoko. Okej. Jesteśmy dalej! Ojdź.
Jesteśmy dalej, ale nie za daleko. Co, okej, coś ruszyliśmy. Jest dalej. Jestem lamą. Jej! O nie, to jest dalej, to się ciągnie w nieskończoność. O nie, najgorzej. Okej, dobra, ale przeszliśmy, udało się. Nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie koniec, więc możemy sobie jeszcze trochę poklikać. Czy teraz za przejście minigry dostajemy... Dostajemy po 3 coiny, jak klikamy. Wow. Czyli to nam się mnoży przez to, okej. Teraz kolejna gra, rozgrzewanie pręta. Pomóż Elevenowi rozgrzać pręta, klikaj na pręty, aby je rozgrzać. Metalowy pręt jest wart 1 galekoina, złoty 5. Gówniany pręt zabiera ci 10 sekund z 60, masz 60 sekund. Okej, więc to jest coś jak w Day Shift at Freddy's mi się skojarzyło. Kurczę, to będzie słabe, nie jestem w to dobry. Z klikaniem w te sprężynowe zatrzaski, kiedy się zakłada strój w tej nowej wersji. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to... Chyba ci się nie bawię, to musieli ludzie na live widzieć, ale pewnie to też na YouTube'a przerzucę. Okej. Okay. Oh. Fuck. O, nie odkliknąłem sobie grę. Co? Nienawidzę tego kursora, jak mi się robi ta strzałka w dwie strony, bo wtedy nie wiem, gdzie klikam dokładnie. 18 sekund jeszcze. Nie wiem, ile zebrałem. No i spoko, czy teraz mamy więcej? Daje nam dodaje po 3. Więc nie wiem, jak to jest. Może przejście tamtej gry coś spowodowało. Rozgrzanie pręta, tak dalej, dobra. Zmienię teraz swój muzyk. Nienawidzę tego kursora, czemu się taki robi. Song of Storms, remix. Druga, Disco Jam z Raymana. Nie będę odkrywał wszystkiego, bo chcę, żebyście sobie zobaczyli jakieś tam jeszcze sekrety, jakie tutaj leżą. Odkryjmy sobie te 3. Disco Jam z Raymana. Uwielbiam tę muzykę. Jest zajebista. Muzyka z Necropolis. No tak, tyle razy mówiłem, że muzyka z Necropolis mi się podoba, tutaj musiała skończyć. No i oczywiście... Zostawimy sobie Disco Jam, będziemy sobie co chwilę zmieniać. Możemy trochę poklikać, teraz to szybciej idzie. Ja klikałem po jednym do 15 tysięcy, Jezu. Nie wiedziałem, że to się tak robi, nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, zapiszmy, bo przeglądamy sobie kilka fanartów. Czy powinniśmy odblokować te najdroższe, czy... Zobaczymy, po kolei. Julia Tomaszewska, art z Koszmaru Elevena, dwójki. Jezu, jestem zadowolony ja z tyłu. Adrianna Misz. Tutaj ten cień tych uszek Boniego. Więc to ma symbolizować ten mój poprzedni awatar, czy coś? Space! Doręknieć. A tutaj widzę serka w TARDIS. No tak, oczywiście, kosmos musi być. Funtime Eleven. Julka Walkowiak narysowała, też zarąbisty art. Co, widziałem go na flocie. Też... Te dwa arty też chyba widziałem na flocie, tego chyba nie. Troszeczkę wygląda to jak dziewczyna, ale no, jak miałem dłuższe włosy, to tak zazwyczaj wyglądałem. To fakt. Ten kosmos, o Jezu, ja sobie taką miniaturę na ten film zrobię. To będzie miniatura na ten film, ja już to wiem. To widziałem, oczywiście moja fascynacja Brad Bearem ostatnio. Kosmos w okularach. Moje okulary mają tą taką właściwość, że odbijają te jakieś takie... Te kolory od monitora i mają taki niebieski, fioletowy poblask, ciężko to określić. I ja uwielbiam ten poblask, jest cudowny. Jest mega. Sandra Klimek, Yuki-chan. To też widziałem, to są spersonifikowane wersje animatronów z Sister Location. Ten Freddy z tym Bonim na łapce. To jest nawiązanie do Until Dawn chyba, z tym motylkiem, prawda? Bo tam jest dużo nawiązań do motylków. I tu już zostało kilka artów, nie wiem, czy chcę wszystkie zobaczyć. Ile mamy jeszcze?
7000 się nagle zrobiło. Możemy dużo tego jeszcze zobaczyć. Zobaczmy te arty. O, czemu by nie? Oj, tu się coś blokuje. Trzeba wrócić na sam początek i dopiero. Dobra. To 3500 poszło. Julia Romaszewska. Co to jest? Jakaś abstrakcja, to tło mi się tutaj podoba. Michalina Lisicka. Nie do końca wiem, co to przedstawia. Jakąś moją mroczną stronę kosmiczną, coś, co? Niespodzianka 10 tysięcy widzów, tak to widziałem. Film z niespodzianki 10 tysięcy widzów miał być, ale znajomi, moi znajomi mnie zmuszali, żebym go zobaczył jak najszybciej, a nie miałem wtedy zbyt dobrego humoru i w sumie obejrzałem ten film i człowiek ma różne myśli i miałem nagrać do niego reakcję, bo mnie o to prosili, ale postanowiłem, że jej nie wrzucę, bo ona była tak depresyjna, że to jest szok. Ja po prostu, oglądając ten film, zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy, które ja robiłem źle przez ostatnie kilka tygodni, dni, miesięcy. I ja przez cały film siedziałem z taką miną. Normalnie depresja murowana, załamka totalna. Także ja stwierdziłem, że tego nie rzucam, bo to jest totalny przymuł. Ja... nie było sensu. Jestem mega wdzięczny za to, co ludzie zrobili, ale nie chciałem, żeby... to wyglądało, jakby w ogóle ten film był przeze mnie źle odebrany, jakby w ogóle mnie nie obchodził, nie wiadomo co. Tak nie było, dlatego tego nie chciałem rzucić. Więc przepraszam, ale... nie zawsze filmy wychodzą, a nie da się czegoś nagrać drugi raz, niestety. Dobra. Ojej! Teraz mamy monet bardzo mało, a nie odblokowaliśmy ostatniej minigry. Teraz musimy 7000 naklikać. Och, well. Nie pomyślałem o tym. A ostatnią minigrę chciałem zobaczyć. Come on. Teraz się ta muzyka przyda. Tysiące, a może jeżeli przejdę tą minigrę kilka razy, to będę miał więcej tego mnożnika, spróbujmy. Bo teraz mi pomnożyło to razy 3, więc może jak zrobię to jeszcze raz, przelecę to 2 razy załóżmy, ale tak 2 razy, że przejdę 2 razy za jednym razem, może to się będzie mnożyło jeszcze bardziej. Okej, jeszcze raz pamiętam. O nie, teraz jest szybciej! O nie, teraz jest szybciej! Czemu? Dlaczego? RKS, tak nie można! Why? Why did you do that? Why would you do this? Tak, jeszcze większy mnożnik nie może być tak łatwo zdobyty, co? God! Ej, to już było... to było perfidne! To było mega wredne! Ja rozumiem przyspieszenie, ale że od razu taki speed up? O czym ja myślałem, jak tam przeleciałem? Jesus. Nie zahaczyłem, no nie weź! No nie! Okej, wracam do klikania. Czemu się muzyka zmieniła? Done. Morderstwo baby. Teraz jeszcze więcej klikania. Eleven został zamknięty w kostiumie baby i teraz potrzebuje twojej pomocy. Klikaj na duże dzieci, aby je odpędzać. Na złote dzieci musisz klikać kilka razy. Kliknij tę chmurkę, aby zacząć. Więcej klikania! O nie, zmiażdżą mnie, za dużo ich! No nie! Za szybko nadchodzą. Okej, okay, jakoś sobie radzimy. No nie ma szans, no za szybko nadchodzą, to jest
Niemożliwe, żeby to przejść jakoś. Chyba. A może jest jakaś szansa? Może za każdą minigrę jakoś specjalnie pokonaną, albo jakąś ilość wytrzymaną, albo jakieś punkty zdobyte, jest dalszy ten mnożnik punktów. Ale raczej się tego nie dowiem, bo to mi nie wyjdzie tak dobrze. Też jest kwestia szczęścia, jakie się wylosują potwory, bo jak się wylosuje takich złotych kilka, no to jest tragedia, no! O nie, o nie, o nie! No jak żyć? Jak żyć? Ta muzyka zawsze nas będzie witać. Muzyka się nie zapisuje. RKS, fix it! Nie, dobra. I tak już naprawdę dużo zobaczyliśmy. Nieodkryte są tutaj tylko 4 arty. Tyle muszę ja sobie odkryć i wy musicie sobie odkryć osobno. No i 4 selekcje muzyki, więc nie odkryję wszystkiego, żeby wam zostawić część, odkryję sobie to sam. RKS, mega robota. Jak na grę w 24 godziny. Prosty, fajny koncept, mega robota. Fajny pomysł na to, żeby wrzucić tutaj arty do odblokowania. Nie wiem, zazdroszczę pomysłów, bo ja jak mam pomysł jakiś na grę, to oczywiście moje pomysły są mega rozbudowane, nie może być gra za prosta, a potem się kończy tak, że tej gry w ogóle nigdy nie kończę i mam takich projektów 20. No. Także zazdroszczę samo zaparcia, zazdroszczę, że ci się chciało. Naprawdę mega staw, tylko RKS. Bo wiem, że teraz robisz Kroniki Elevena kolejne. Kolejny fangame dla mnie. Chłopie, słuchaj, robisz mega gry, robisz świetne rzeczy. Nie mam nic do tego, że tworzysz dla mnie fangamy. Przeciwnie, to jest mega miłe dla mnie, mega, mega się z tego cieszę, ale... Masz szansę zrobić coś większego niż fangamy dla mnie, nie mówię... Nie mam tu nic konkretnego na myśli, ale mógłbyś Nie wiem nawet jak to powiedzieć. Spokojnie byłbyś w stanie stworzyć coś własnego, co nie byłoby związane tylko ze mną i mogłoby zrobić jeszcze większą furorę niż to co robisz teraz. To jest tylko moja sugestia. Ja nie wiem jak to odbierzesz, nie wiem jak to zabrzmiało, nie mam na to innych słów. Siedzę tu chwilę i myślę jak to powiedzieć, ale... Zamknąć mordy! Dzięki za obejrzenie, RKS, powodzenia w tworzeniu gry, innych gier, w rozwijaniu się dalej w tym co robisz, bo jesteś zajebisty. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.